Witam tu, Alistejo. Plan przed walką jest taki. Zostawić tutaj chochliki. Teraz tak, nie mając chochlików, nie mogę generować tyle szału, ile bym chciał, a to oznacza, że musimy się wzmocnić. I to tak solidnie. Ale to powinno wystarczyć. Atakujmy. No właśnie, tego się obawiałem. Tego wystrzału. Skrzyneczka, no to jest pewien problem. Ale może się uda, jeżeli bym tutaj postawił portal demonów. Tylko, że w sumie powinienem wpierw sprawdzić, gdzie... Ale nie, jest dobrze. Tak, ale jeszcze może wpierw pomyślmy. Chodzi o to, że... Kogo tu można by przyjąć? Jednostka czwartego poziomu? Trzeciego, no to lipa. No smoków to na pewno się nie uda. Trzeci, aha, no to możemy zapomnieć o... O tym tutaj. Może chociaż to? Słabe te obrażenia. No ale niech będzie. Smoczka ledwie naruszyło. Nic przyjemnego. Musimy to wygrać. Bez tal własnych. Pamiętajcie o tym. No i to jest pech, gdyż nie wylosowało adrenaliny. Poczekajmy. Może smoczek podleci. Dobrze, tutaj się skupiajcie. Tutaj powiem wam, że na pewno użyjemy krwawego pentagramu. I się poważnie zastanawiam nad przywołaniem jednostki, ale jeszcze... Albo właśnie już teraz. Powiedzmy, że tu. Smoczek w tej turze już nie podleci. Z tego co widzę. No, straciłem. Szkoda. Dobrze, ale chociaż wygrajmy. Okej. Fajnie, jednostka miotająca. Zaraza i to taka grupowa. Dobrze, smok traci czas, tylko że liczyłem, że może na pułapce by sobie tak wylądował, ale niestety no... To nie było możliwe. To się dobrze zastanówmy. Ogień? Po pułapki to na pewno nie. Ale o właśnie, kolejny portal demonów. Powiedzmy, że tu. Tutaj. Jednak za dużo jest ich trochę. Musimy coś z tym zrobić. A właśnie, czy ja omawiałem już smoka? Bo nie pamiętam. Talenty. Trujący obłok wypuszcza chmurę trucizny, która zadaje znajdującym się w pobliżu jednostkom od 60 do 80 punktów obrażeń od trucizn z następującą szansą na zatrucie 90%. To jest bardzo groźna broń. Co dwie tury może używać. Wilczy apetyt. Wchłania zwłoki innej istoty, odzyskując 1 punkt zdrowia za 2 punkty całkowitego dowodzenia zniszczonego oddziału. Wszelkie żywe stworzenia poziomów 1-3, które są świadkami tak straszliwego czynu, stają się nieśmiałe na liczbę tur 2. I też może za 3 tury to użyć. To za 2. Dużo życia. A tak całkiem potężny bym powiedział. I tak, istota mroku, nie umarły, to wszystko wiemy, kościste istota, no to strzały zadają o 30% mniej. Nie, nie, to jest tak. Otrzymuje tylko 30% obrażeń zadawanych przez strzały.
latania. No to wiadomo, nad przeszkodami. Trujący oddech. Ma 50% szans na zatrucie celu i nekroenergia, to wiemy co to jest. Czy ja... Nie no, duchy na pewno omawiam. O właśnie. Chyba żeśmy jeszcze nie walczyli z duchami piratów. Talenty. Łowca skarbów z prawdopodobieństwem 50%. Oddział odnajduje w okolicy miejsce, gdzie zakopano skarb i wykupuje go z ziemi. Morale piratów, wilków morskich i duchów piratów, którzy są świadkami tego wyczynu, zwiększa się o 5 na resztę bitwy. I raz może to użyć. Byłoby fajnie, żeby użył. Istota mroku, nieumarły, istota morska. No to wiadomo, że podczas targ na morzu morale jednostki zostaje zwiększone. Przeklęty poszukiwać skarbów. Jeśli w okolicy znajduje się skrzynia skarbów, duch pirata natychmiast przeniesie się w jej pobliże na początku swojej tury. Zwinność. Oddział ma 20% szans na uniknięcie ataku wroga. No i nekroenergia. A tu? Całkiem dużo życia. Taki sobie atak. Magiczna blokada blokuje wszystkie ataki specjalne oraz zdolności celu na liczbę tur 2. Raz może to użyć. Wskrzeszanie. Wskrzeszenie nieumarłych. Część istot z zabitego oddziału wraca do życia jako nieumarli kontrolowani przez nekromantę. Całkowity współczynnik dowodzenia nowego oddziału nie może przekraczać 840, a liczba jednostek nie może przewyższać liczby istot wchodzących w skład zabitego oddziału. 3 razy można użyć. No i zaraza, to tam wiemy co to jest. No właśnie, zmniejsza poziom współczynników taki jak atak, obrona oraz liczbę punktów życia. Dosyć potężna umiejętność, bym powiedział. Istota mroku, nieumarły, mroczny obłok, oddział, przeprowadza atak dystansowy, rzucający klątwę, wrogi cel oraz jednostki znajdujące się w jego pobliżu. To powinno chyba być na wrogi cel. Nekromanta, po bitwie gobliny, szkielety łucznicy, zombie lub gnijące zombie z całkowitym poziomem dowodzenia równym 3%. Dowodzenia oddziałów nekromanty dołączają do armii. I nekroenergia. Musimy to zabić, ale to może jeszcze nie teraz. Tutaj. Bijemy. I co dalej? Aha, tutaj się moje jednostki pojawiają, trochę spóźnione. Chochliki. A tak, liczyłem na skrzyneczkę. To jest tak, można by się wycofać i kulką rzucać. I to mi się podoba. Tak. Czemu już nie mogę? A dobra, nie wybrałem. To może raczej tak. Na smoka musimy jakąś inną metodę zastosować, tylko jeszcze nie wiem, może to. Spore obrażenia bym powiedział. Całkiem spore. A to już kwestia krótkiego czasu. A muszę to zabić, bo to ma niestety, ale strasznie duży atak. Prawie że. Pewnie. Boję się tej jednostki, ona jednak może tutaj namieszać. Ale dobrze, dobrze. Okej. Ale to mnie ciekawi, ile zostało? 63. Czyli tak. Tak mi się wydaje, że taki ogień byłby całkiem sensowny. To są w końcu nieumarli, a ogień na takich działa. Co prawda chochliki oberwą, ale to nie jest problem. No właśnie. Nie ma smoczka. A tu? Gdyby tak... O właśnie. Jest możliwość zabicia nekromanty. I to ma sens, bo orzeszek zyska. Punkcik do Aczika. Czyli najgroźniejsze jednostki zostały już pokonane. Czyli smok oraz nekromanci. Tutaj bijemy. Chociaż duchy też mogą sporo namieszać, z tego co pamiętam.
Fajnie byłoby się wycofać, tylko problem jest taki, że z łolinek się może... Ale to i tak nie mamy wyjścia. Jeszcze tu. I teraz kulka. No właśnie, z łolinek zadziałał. Tutaj... Uderzamy. Ach, unik. Tutaj, no to bym powiedział, że jednak tutaj uderzymy. Muszę jakoś solidnie to przeprowadzić. Najlepiej było, żeby duchy pierwszy padły. A jest dobrze, bo są zajęte walką z przywołanymi jednostkami. Dużo szału mam. Ja bym mógł tutaj całkiem nieźle tego zarobić. Znaczy zużyć tego szału, a to też jest dla mnie bardzo sensowne. No muszę coś z tym szałem zrobić, bo go będę za chwilę marnował, więc uderzamy tutaj. A jeszcze tak sobie myślę, żeby... bo many jest sporo. Żeby jeszcze tego ognia użyć tutaj sporo. Aha. Bo nie jest problem, że moje jednostki ponoszą straty. Nie, no to raczej tu. Tylko w sumie zrobiłem błąd, bo należało wpierw uderzyć jednostką, a... nie, no dlaczego? Miałeś tu zostać. Aha, tak, rozumiem, kulki się skończyły. Dobrze, chciałem przez to powiedzieć, że należało wpierw uderzyć, bo ogółem byłyby większe straty zadane. No, w sumie nie pomyślałem. A tak to straciłem te straty, które zabici, no, tutaj mogli wygenerować. Nie, ale te pułapki i tak nie są już mi potrzebne, bo żadna z tych jednostek nie ginie na pułapkach. A teraz to chyba bym się zastanawiał nad kulką. A niech będzie, że tak. I tu, gdyby tak dobić przez orzeszka, to by miało sens. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze, duszki przeżyły. Aha, to w tej turze już, nie? Czekamy na następnej tury. No nie gińcie. A taką miałem nadzieję. Aha. Mam dużo szału. Ale nie mogę tego zużyć tak dobrze. To może zużyjmy tylko po to, żeby ten tutaj współczynnik się rozbudował. Także mówię, wiem, że to na nic nie podziała, ale niestety... przecież i tak kończymy walkę, mówiąc. A w najbliższej odległości no nie ma żadnej innej jednostki, którą mógłbym w ten sposób... no zaatakować. O, to się też przyda do oczyka. Bardzo ładnie. Wow, możemy rozwinąć. Poziom trzeci, szał wzrośnie. Znaczy koszt szału, odpoczynek wzrośnie. Tylko poza tym, że to jest poziom trzeci, to tu wcale nie jest napisane, co mi to da. Słabo to wyszło. Powinni tu napisać, no. Co daje poziom, nie? Ale pewnie to jest może, nie wiem... A zaraz, już chyba rozumiem. Tu chyba chodzi o to, że jednostki trzeciego poziomu, to wtedy miałoby sens, naprawdę. Dobrze, teraz zobaczmy to. Zwiększ obrażenia. Ha, no i rzeczywiście wzrosną, ale koszt też wzrośnie, ale ja mam maksymalnie 35, więc to by było ryzykowne. To na razie do tego się przychylam. A tu zwiększ czas trwania. Tak za bardzo ja z tego nie korzystam. To jest taka moja rezerwa, żeby odciąć przeciwnika, zablokować przejście. Nie, nie, bierzemy to. Podejrzewam, że... Ale zresztą możemy to sprawdzić. Tu. Tu. Tak. Wszystkie oddziały na poziomach od 1 do 3, znajdujące się w określonej odległości od posągu, maksymalny zasięg 1, są w trakcie swej tury ściągane ku niemu. No właśnie, i przejmowane w ten sposób. Dobrze, ale
ale... A, tutaj się to gasi. Chciałbym wrócić po chochliki, bo na pewno się niepokoją, a one nie lubią być zostawiane same. Są jak małe dzieci. Mhm. Tylko, że może tak i tak dajmy tym razem. Lepiej niech demony trzymają się razem. Mhm. Wracajmy na statek. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym myślę, że zmienimy otoczenie.